O, szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że zaszczyciliście nas swoimi osobami. Nasza dzisiejsza konferencja dotyczy informacji związanej z prawdopodobną zmianą opłaty w podatku od tak zwanej deszczówki. I chciałbym przedstawić krótkie stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej w tym zakresie. W szeroko rozumianych mediach, w szeroko rozumianym przestrzeni publicznej ostatnio pojawiają się informacje właśnie związane z opłatą deszczową. Informacje są takie, że przedsiębiorcom zamierza się obniżyć opłatę o około 30%, a jednocześnie pojawia się informacja w przestrzeni publicznej, że takową opłatą zostaną także obciążeni mieszkańcy. Drodzy Państwo, my jako klub Koalicji Obywatelskiej oczywiście bardzo cieszymy się z tego faktu, że przedsiębiorcy, którzy są tutaj jakby motorem działania naszego miasta, rzeczywiście prawdopodobnie będą mieć taką ulgę, ponieważ my jeszcze tak naprawdę nie mamy nic dokładnie na papierze. I bardzo się z tego cieszymy, że prawdopodobnie doszło do takiego spotkania przedsiębiorców z Urzędem Miasta. I jesteśmy oczywiście za tym, żeby przedsiębiorcy mieli tą stawkę obniżoną. Natomiast nie zgadzamy się i mówię tutaj zdecydowanie, że Klub Koalicji Obywatelskiej nie poprze takiego projektu uchwały, w którym będzie mowa o tym, że opłata zostanie także naliczona dla mieszkańców. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie, nie odkryłam tutaj Ameryki, i mieszkańcy, którzy już od dłuższego czasu są obciążeni dodatkowymi opłatami. Uważamy, że ta opłata w postaci jeszcze dociążenia naszych obywateli podatkiem od deszczu jest niezasadna i podkreślam raz jeszcze, takiego projektu uchwały nie będziemy popierać. Natomiast nie chcemy się zapętlić w tym wszystkim i oczywiście podkreślam raz jeszcze, jesteśmy za rozwiązaniem takim, że by ta stawka, która dotychczas obowiązywała, przypominam 2,93, rzeczywiście została obniżona dla przedsiębiorców. Mówi się o 30%, łatwo sobie to wyliczyć, natomiast dzisiaj nie znamy tej stawki tak naprawdę, ile zaproponowano mieszkańcom. Natomiast mamy też pewien plan, pewien sposób, będziemy na ten temat rozmawiali z prezydentem, jeśli chodzi o naszą propozycję i nasze rozwiązanie, o tym szczegółowo kolega Paweł Napolski. Troszkę bliżej. Tak, dobrze? Tak. Szanowni Państwo, w połowie roku przedsiębiorcy złożyli petycję, w której prosili o m.in. o obniżenie stawek z tytułu korzystania z kanalizacji deszczowej. Wówczas petycja ta trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie radni podczas kilku posiedzeń zastanawiali się, jak ją rozpatrzyć. Ostatecznie radni, członkowie komisji skierowali taką informację, aby i projekt uchwały pod obrady sesji Rady Miejskiej, w którym zobowiązali niejako, czy zarekomendowali w zasadzie Komisji Budżetu przeanalizowanie stawek podczas prac nad rozwiązaniami na przyszły rok. Do chwili obecnej, z tego co się orientuję, żadne dane analityczne do Komisji Budżetu nie wpłynęły, w związku z tym komisja też nie analizowała tej sytuacji. Niemniej jednak my jako Klub Radnych Koalicja Obywatelska wystąpiliśmy w sierpniu po lub trakcie prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do prezesa Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni, pana Tomasza Pasikowskiego, z prośbą o udostępnienie części danych niezbędnych do pracy nad rozwiązaniem na przyszły rok. Ponadto wspólnie z przewodniczącym klubu Tomaszem Smolarkiem na początku listopada spotkaliśmy się z panem prezesem, uczestniczyliśmy w spotkaniu w miejskich wodociągach i oczyszczalni, podczas którego
otrzymaliśmy kolejne dane analityczne. Podczas prac klubu przeanalizowaliśmy te wszystkie dane, zarówno otrzymane w sierpniu, jak i na początku listopada, i przygotowaliśmy rozwiązanie, które chcielibyśmy przedstawić panu prezydentowi. W międzyczasie skontaktowaliśmy się, w sensie przedstawiciel naszego klubu, w imieniu naszego klubu, pan radny Łukasz Piasecki, skontaktował się z pełnomocnikiem przedsiębiorców, którzy wystosowali petycję. Poznaliśmy oczekiwania co do stawki tejże grupy przedsiębiorców, jaką chcieliby, czy mogliby uiszczać z tytułu odprowadzania wód deszczowych, opadowych do kanalizacji deszczowej. Ponownie przeanalizowaliśmy nasze rozwiązanie i na początku zeszłego tygodnia przygotowaliśmy rekomendacje dla pana prezydenta. W związku z tym, że do tej pory nie wpłynął żaden też projekt uchwały do Rady w tej sprawie, a w opinii publicznej pojawiły się takie informacje, o których wspomniał radny Tomasz Smolarek, zamierzamy spotkać się z panem prezydentem i przedstawić naszą propozycję. Jaką macie propozycję? Mamy taką propozycję, iż... Znaczy, krótko mówiąc, nie chciałbym wchodzić w szczegóły dokładnie, może, dopóki nie pozna ich pan prezydent, jednakże nasza propozycja zakłada z jednej strony obniżenie stawek przedsiębiorcom o minimum 30%, w zasadzie to jest lekko ponad 30%, z drugiej strony nieobciążanie mieszkańców naszego miasta. To skąd pieniądze, które zabraknie? W związku z tym, że miasto, kolokwialnie mówiąc, wychodzi z programu naprawczego, w związku z tym... Ale takie działania będą podjęte na najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, gdy tylko rząd czy prezes Rady Ministrów wypełni swój ustawowy obowiązek i opublikuje ustawę, do czego jest zobowiązany. Wówczas Rada Miejska, takie mamy informacje tutaj, że większość w Radzie będzie dla tego rozwiązania, poprze projekt prezydenta mówiący o, kolokwialnie mówiąc, wyjściu z programu naprawczego. Gdy wyjdziemy z programu naprawczego, miasto będzie mogło wziąć na swoje barki większe zobowiązania finansowe, nieco większe tylko, niż te, które zakłada propozycja wodociągu, ale dzięki temu mieszkańcy Grudziądza nie zostaną obciążeni opłatą za kanalizację deszczową. Ja mam pytanie, bo tu prezes mówił też. Rozumiem, że na papierze projektu uchwały nie ma w sprawie deszczówki dla mieszkańców. Czy jest? Bo, nie ma. Bo nie tak, ma. Bo ileś razy już słyszałam, że teraz dyskusja nad tym projektem odbywa się właśnie w klubach radnych. I ja nie wiem, jest to na papierze, czy to jest tylko, nie ma, może damy wam nie deszczówkę? Nie ma takiej informacji na papierze. Nasz klub takiej informacji na papierze nie dostał. Nie mamy żadnych, oczywiście w formie projektu uchwały. Prawdą jest, że rzeczywiście doszło do jednego spotkania z prezesem wodociągów, panem Tomaszem Pasikowskim. Uczestniczyło w tym spotkaniu czworo radnych. W mojej ocenie wypowiadanie się, że dzisiaj te rozmowy toczą się na poziomie klubów radnych, jest lekkim nadużyciem. Dlatego byłbym raczej ostrożny co do tego. Tym bardziej, że nasz klub Koalicji Obywatelskiej, powtórzę raz jeszcze, nie ma żadnych dokumentów w formie uchwały, więc po tym jednym spotkaniu rzeczywiście wiemy o jednym rozwiązaniu proponowanym, o którym tutaj mówiliśmy z kolegą radnym Pawłem Napolskim, czyli o tej propozycji, nazwijmy to, szeroko rozumianej opłaty dla wszystkich mieszkańców, włącznie z przedsiębiorcami, którym zamierza się obniżyć tę stawkę. Natomiast póki co innej propozycji nie ma. I podkreślam raz jeszcze, nie mamy żadnego dokumentu w formie projektu uchwały. Natomiast do spotkania z panem prezydentem dojdzie dzisiaj o godzinie 14:00. I być może poznamy więcej szczegółów na ten temat. A jakieś stawki w ogóle były wam padły? Bo jakie stawki się wzięły? Nie wiem, to było złoto 80, czy ja przyjąłem? Tak, to ja znaczy, słyszałam. Szanowni Państwo, no tak jak powiedział i tutaj Paweł Napolski, 2,93 minus 30% daje nam złoty 87, więc to jest taki punkt wyjścia. Mówimy oczywiście o przedsiębiorcach. Dobra, natomiast... A padały stawki dotyczące mieszkańców? Takie same. Takie same. Takie same, tak. Więc wyliczono, że przeciętne mieszkanie
o powierzchni około 50 metrów, o ile dobrze pamiętam, roczna opłata byłaby około 84 zł, jeżeli dobrze pamiętam. To jest też uzależnione od zabudowy, bo to wiadomo, że to są powierzchnie utwardzone. W wieżowcu byłaby to niższa opłata, w budynku jednokondygnacyjnym czy dwukondygnacyjnym. Ja mam jeszcze też pytanie. Natomiast ta opłata mimo wszystko, drodzy Państwo, 84 zł w naszej ocenie dla standardowego, przeciętnego 50-metrowego mieszkania i tak jest spora. Więc tak jak mówimy tutaj jednym głosem jako Klub Koalicji Obywatelskiej, na takie rozwiązanie się nie zgadzamy. Panowie mówią, że tak, że nie chcą obciążać mieszkańców, bo i tak miasto jest w trudnej sytuacji. Ale jak w lutym były stawki podawane dla przedsiębiorców, gdzie one były już wysokie, już były i opozycja na to wskazywała i przedsiębiorcy, Państwo nie mrugnęli okiem, nie było sprzeciwu, żeby takie stawki uchwalić. Pani redaktor, wówczas podejmowaliśmy uchwałę, nie wiedząc tak naprawdę, jak funkcjonuje system, bo nikt tego jeszcze nie wiedział, bo to było coś nowego. To było jakieś nowum wprowadzone w mieście. Dzisiaj, gdy mamy ogląd, i to jest jedna kwestia, a druga kwestia, bardzo też ważna, wówczas nie wiedzieliśmy, że będzie sytuacja kryzysowa związana z pandemią, o której jeszcze wówczas się kolokwialnie mówiąc nie mówiło, tak? Ale i tak, także w środku roku budżetowego dla firmy, obojętnie czy to byłaby pandemia, czy nie, wydać średnio 100 tysięcy, rzeczywiście, pani redaktor, zaplanowane, to już było wiadomo, zgadzam się z panią redaktor w 100%. Taka uchwała powinna zostać podjęta na koniec roku 2019. Niemniej jednak wcześniej funkcjonowała uchwała dotycząca opłat za kanalizację deszczową, która również obejmowała przedsiębiorców. Co prawda inaczej była sformułowana, były to inne zasady, jednakże taka opłata już wcześniej funkcjonowała, czy taka uchwała funkcjonowała już wcześniej. Nie zmienia to faktu, tak jak pani redaktor powiedziała, powinna być ta uchwała wprowadzona pod koniec 2019 roku, tak aby przedsiębiorcy mogli przygotować się. Niemniej jednak znaleźliśmy się w tak trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o budżet miasta na koniec 2019 roku, że trzeba było podjąć działania zmierzające do zbilansowania i ustabilizowania sytuacji finansowej miasta. Weszliśmy też w program postępowania naprawczego pod koniec roku. W związku z tym te działania nie były działaniami standardowymi. Z naszej strony możemy jedynie przeprosić przedsiębiorców za zaistniałą sytuację. Teraz jednakże, gdy mamy więcej czasu na przeanalizowanie tych wszystkich dokumentów i też petycji czy oczekiwań naszych grudziąckich przedsiębiorców, robimy to. Robimy to odkąd pojawiła się tylko petycja. No, mamy na to chociażby dowody w postaci korespondencji, którą prowadziliśmy, czy spotkań, które odbyliśmy. I to tak naprawdę głosem naszego radnego Klubu Koalicji Obywatelskiej, właśnie Łukasza Piaseckiego, petycje, które trafiały, czy też skargi, które trafiały do tejże komisji, tak naprawdę nie została rozpatrzona na jednym posiedzeniu, tylko przeanalizowana dogłębnie podczas kilku posiedzeń. I nie została odrzucone. Nie zostały one, drodzy Państwo, odrzucone. Podkreślam, to było głosem właśnie Koalicji Obywatelskiej. I mam jeszcze jedno pytanie, bo tak, załóżmy, prędzej czy później, może nie od początku roku, może od połowy roku, ta deszczówka pewnie mieszkańców i tak obejmie. I teraz tak, ja rozumiem, że zarządcy nieruchomości... A skąd taki pesymizm? Nie, to nie jest pesymizm, tylko realizm. Wodociągi potrzebują pieniędzy tutaj, pani ale redaktor, to jest za długo, ale ja jeszcze mam jedno pytanie. I teraz czy wyście, nie wiem, czy ty rozumiesz, że zarządcy mają sami sobie, nie wiem, znaleźć formę, jak, w jaki sposób podzielić i obciążyć mieszkańców? No bo dobrze, to ja mam... Pani redaktor, ale dlaczego pani... Nie, bo pani redaktor, pani mówi o czymś, co nie ma miejsca teraz i na pewno Koalicja Obywatelska nie przyłoży do tego ręki, żeby w połowie roku takie rozwiązanie było wprowadzone. Także pani redaktor, nie mówię o czymś, czego nie ma. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, ani na szanowni początku, państwo, ani w przyszłym roku mieszkańcy nie będą państwo objęci deszczówką. Ja chcę to usłyszeć i pani nagrania. Redaktor, już pani tłumaczę. Podczas spotkania, które odbyliśmy, w którym uczestniczyliśmy razem z radnym Tomaszem Smolarkiem, czworo radnych uczestniczyło oprócz nas jeszcze dwoje, łącznie czworo radnych. Nie z naszego klubu. Zostaliśmy zapoznani z informacjami i informacjami, jakie koszty generuje funkcjonowanie kanalizacji deszczowej i w związku z tym, jakie środki miejskie wodociągi oczyszczalnia potrzebują na zbilansowanie tych usług. My podchodzimy odpowiedzialnie, dlatego też nasz projekt uwzględnia te koszty funkcjonowania kanalizacji deszczowej, tak aby nie obciążać tymi kosztami
zarówno mieszkańców, ale też miejskiej spółki. W związku z tym przygotowany przez nas projekt uchwały zakłada tylko i wyłącznie przełożenie, obniżenie z jednej strony stawki przedsiębiorcom, z drugiej strony podwyższenie kosztów po stronie miasta. I jest on alternatywą dla rozwiązania przygotowanego przez miejskie wodociągi, z jednej strony nie obciążającego wodociągów, z drugiej strony nieznacznie podwyższającego koszty, które będzie ponosiło z tego tytułu miasto. Dzisiaj, pani redaktor, gdybanie, co by było, gdyby, no jest bezzasadne, ponieważ radni Koalicji Obywatelskiej przedstawiają jasny projekt uchwały, z którego wynika nieobciążanie mieszkańców. I zakładamy oczywiście wariant optymistyczny, że uchwała, ustawa, która w naszej ocenie zostanie opublikowana 3 albo 4 grudnia, o ile to dobrze pamiętam. Zakładamy, że tak się... Nie, zakładamy optymistycznie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podejdzie poważnie do tego z zachowaniem prawa i sprawiedliwości i opublikuje tę ustawę, a wtedy z automatu Rada Miasta spotka się zapewne na sesji nadzwyczajnej i rzeczywiście wtedy, mówiąc kolokwialnie, wyprowadzimy miasto z programu naprawczego i nasza propozycja a wtedy stanie się faktem. A nie boją się Państwo, bo to nie Wy wyprowadzacie z programu naprawczego, tylko o tym decyduje Regionalna Izba Obrachunkowa. My podejmujemy uchwałę. Ale my podejmujemy uchwałę. Jeżeli okaże się, że jednak wciąż deficyt się nie spina i że budżet, może to jest takie ukryte, te koszty są, że powiedzmy mimo wyjścia z tej propozycji szpitalnej okaże się, że jednak są braki i że budżet nadal jest nie jest spięty i wciąż wskaźniki są przekroczone. Znaczy, panie redaktorze, Staniemy oczywiście wtedy w prawdzie, jakie są faktyczne stany finansowe. Panie redaktorze, gdyby prezydent wiedział, że uchwała budżetowa nie będzie się spinała, czyli budżet miasta nie będzie się spinał, wówczas nie przedstawiałby Radzie projektu uchwały wyjścia z programu naprawczego. W mojej ocenie, jeżeli prezydent przedstawia taki projekt uchwały, to znaczy, że działania, które podejmuje i uchwała budżetowa, czyli budżet miasta na rok 2020, kolokwialnie mówiąc, będzie się spinał, a program naprawczy obejmuje lata 2019-2021. W związku z tym, że realizacja obowiązku wynikającego z przekształcenia szpitala nastąpi w roku 2022, nie będzie to przedmiotem programu naprawczego, w związku z tym z niego wyjdziemy. No ale chodzi o to, żeby miasto mogło wziąć kolejny kredyt, czyli obligacje. Taki jest cel, wyjść z programu naprawczego, żeby móc się dodatkowo zadłużyć, to znaczy, żeby zbilansować budżet w tym roku. Znaczy nie, wyjście z programu naprawczego ma umożliwić realizację wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, które są blokowane przez to, że jesteśmy w programie naprawczym z jednej strony. Ale wyjście z drugiej strony, jakbym mógł, panie redaktorze, odpowiedzieć jeszcze. Tak. Z drugiej strony zaciągnięcie obligacji spowoduje zbilansowanie budżetu, przez co nie wystąpi to zjawisko, kolokwialnie mówiąc, o którym wspomniał pan redaktor, czyli budżet miasta będzie stabilny. Czyli celem, że tak powiem, wyjścia z programu naprawczego jest właśnie powzięcie nowego kredytu, czyli nowych zobowiązań, żeby zbilansować budżet. Nie, celem wyjścia z programu naprawczego jest możliwość realizowania inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców. Zaciągnięcie wyemitowanie obligacji służy temu, aby zbilansować budżet miasta na rok 2020. To dlaczego się tak spieszymy? Ale to chyba dlatego, że kończy się rok 2020, panie redaktorze, to chyba naturalne. Panowie powiedzieli, że nie chcecie obciążać mieszkańców opłatą deszczową, która jest przeznaczona na utrzymanie kanalizacji. Ja tylko mam jedno pytanie, to z czego wcześniej miasto otrzymywało kanalizację z ZDM, skoro nie było deszczówki? Z budżetu miasta. Wiemy, że to było łatanie dziur, pani redaktor. Dobrze, ale i wiemy, ile to kosztowało, bo ja się do tej pory przez cały rok nie dowiedziałam. Znaczy... Bo to jest łatwo wyliczyć. Jakieś informacji podczas tego spotkania padły. Bo teraz wszyscy każdą opłatę usprawiedliwiamy tym, że mamy deszczówkę utrzymać. Nikt nie wie, w jakim ona jest stanie, nikt nie robił badań, nikt nic nie wie. Jakieś informacje podczas spotkania na początku listopada padły. Nie pamiętam, pani redaktor, przepraszam, nie zanotowałem sobie, jakie to były koszty w latach poprzednich. Niemniej jednak Miejskie Wodociągi Oczyszczalnia
przygotowały, czy na zlecenie miejskich wodociągów i oczyszczalni, przygotowany został cały plan retencji miasta oraz spółka przygotowuje się do inwestycji, które mają, że tak powiem, polepszyć infrastrukturę kanalizacji deszczowej, tak kolokwialnie mówiąc, czyli duże inwestycje w kanalizacji deszczowej, warto około 100 milionów, ale no to bardziej szczegółowe pytanie do pana prezesa. Dobrze, czy panowie się spodziewają, że taka propozycja, taka uchwała pojawi się jeszcze w tym roku, czy nie? Spodziewamy się takiej sytuacji, spodziewamy się także, że powróci na pod obrady sesji podatek od nieruchomości. Mówi się także o podwyżce za śmieci, a więc pewnie może to być w jakimś pakiecie wrzucone w najbliższym czasie. Natomiast rzeczywiście mówi się ogólnie, tak jak do nas informacje docierają, że do końca roku taka sytuacja w postaci projektu uchwał ma się pojawić. Być może dzisiaj dowiemy się coś więcej od pana prezydenta. Czy pani redaktor, w mojej ocenie nie fair byłoby, gdyby uchwała dotycząca opłaty za kanalizację deszczową nie pojawiła się do końca roku, z tego względu, że znowu przedsiębiorcy nie mogliby przygotować się ze swoimi budżetami na to, jakie wydatki poniosą właśnie w roku 2021. W 2020 roku, gdy podejmowaliśmy na początku roku tę uchwałę, była sytuacja o tyle skomplikowana, że kanalizacja deszczowa została w międzyczasie, czyli na koniec grudnia, sprzedana do miejskich wodociągów i oczyszczalni. W związku z tym były różne zawirowania i podjęcie uchwały w grudniu 2019 roku nie było możliwe. Dzisiaj jednak taka możliwość istnieje i dlatego nie wyobrażam sobie, żebyśmy takiej uchwały obniżającej stawki za kanalizację deszczową dla przedsiębiorców nie podjęli w tym roku. No tak, tylko że...